będziemy robić kutię z makaronem. Wieczorem musimy zagotować 850 ml mleka i tym mlekiem będziemy zalewać 500 g maku. Zalewamy mak gorącym mlekiem. Trochę zamieszamy i zostawiamy mak do namoczenia na całą noc. Następnego dnia taki namoczony w mleku mak przekładamy do sita i musimy pozostawić to do odsączenia. Migdały, orzechy i rodzynki zalewamy wrzątkiem. Rodzynki odsączamy na sicie. Migdały obieramy ze skórek. Z orzechów też musimy zdjąć skórki. Nie jest to łatwe, ale trzeba. Nastawiamy wodę na makaron. Namoczony mak przekręcamy przez maszynkę 3 razy. Wodę na makaron solimy 3 łyżeczki soli. Wrzucamy makaron. Ugotowany makaron przecedzamy i przelewamy zimną wodą. Musi być schłodzony i odsączony z wody. Teraz będziemy drugi raz mielić mak. I trzeci raz. Jedną łyżkę skórki pomarańczowej drobno siekamy. Ugotowany i wystudzony makaron wrzucamy do większej miski. Do makaronu dodajemy mak. Pozostałe dodatki: orzechy, rodzynki, posiekaną skórkę pomarańczową, część migdałów, ale nie wszystkie, bo trochę zostawimy do dekoracji. Mieszamy. W końcu wlewamy około 0,5 litra płynnego miodu. Jak już dobrze pomieszamy, to przekładamy do ładnej miski, chowamy do lodówki. I możemy to przechowywać do 5 dni. To trzeba zjeść w miarę szybko. I całkiem łatwo się to udaje, bo to chociaż wygląda nieciekawie, to jest najpyszniejszy deser świata.